Zapraszam Cię po odbiór darmowego $0.5, którego od razu możesz wypłacić albo przejebać z Ruskiem w puli. Link znajdziesz w pierwszej linijce opisu. Siemano koledzy i koleżanki, z tej strony oczywiście Żaba i witam Was dzisiaj na kolejnym filmie na moim kanale. Czasami w CSGO bywa tak, że jesteśmy już praktycznie w 100% pewni zwycięstwa przy wysokim wyniku dla naszej drużyny, a w ostateczności spotkanie kończy się przegraną. Tak więc nawiązując do tych słów, postanowiłem Wam przedstawić 3 nieprawdopodobne comebacki w CSGO. Oczywiście na profesjonalnej scenie. Dajcie znać w komentarzu, jaki był Wasz największy comeback, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Spotkanie miało miejsce w 2013 roku podczas Ligi SEA na mapie The Nuke pomiędzy ekipami Ninjas in Pyjamas oraz Very Games. Francuska ekipa rozpoczynała po stronie CT i w gładki sposób wygrała rundę pistoletową. Jak się potem okazało, ekipie NIP-u udało się wygrać tylko 2 rundy w trakcie całej połowy, która, jak łatwo się domyślić, zakończyła się miażdżącym wynikiem 13-2 dla ekipy Very Games. Szwedzcy zawodnicy zostali całkowicie zdetronizowani, jednak obudzili się w drugiej połowie i po wygranej pistoletówce były w nich jeszcze resztki nadziei na wygraną. Ostatecznie udało im się dokonać niemożliwego, czyli wygrać wszystkie rundy po stronie CT po doskonałej grze całego zespołu i doprowadzić do zwycięstwa 16-13 w całym spotkaniu. Kolejny mecz odbywał się pomiędzy ekipami iBuyPower oraz Penta na mapie The Inferno w 2014 roku podczas turnieju DreamHack Winter w Szwecji. Sytuacja bardzo podobna jak w przypadku pierwszego comebacku. Ekipa niemiecka wygrała po stronie CT 13-2 po znakomitej wyrównanej grze całego zespołu i była już prawie w 100% pewna zwycięstwa. Jednak w drugiej połowie Amerykanie się obudzili i potrafili również dokonać niemożliwego, wygrywając 14-0, gdzie najlepszym zawodnikiem był Swag, który zdołał ustrzelić aż 31 fragów. Takie niemieckie Grand Derby oglądało się naprawdę z ogromną przyjemnością. No i na koniec polski akcent, czyli spotkanie pomiędzy ekipami Virtus Pro oraz Headrisers, które miało miejsce 16 października 2014 roku i było rozgrywane w systemie BO3 na mapie The Overpass. Nasza polska ekipa rozpoczynała po stronie TT i dała sobie odebrać tylko jedną rundę, w ostateczności demolując rywala 14-1. A najlepszymi zawodnikami naszej drużyny byli wtedy Neo oraz Pasha. Co ciekawe, po zmianie stron to również Virtusi zwyciężyli w pistoletówce i byli już praktycznie pewni swojej wygranej przy wyniku 15-1. Drużyna Hellraisers oczywiście zaryzykowała, grając za wszystko co mają, i jakimś cudem udało im się wygrać rundę na grających fulla Polaków. Od tamtej pory drużyna w składzie ukraińsko-rosyjskim z doskonale grającym Simplem wspięła się na wyżyny swoich możliwości i zdołała wygrać aż 15 rund z rzędu, doprowadzając do dogrywki. W ostateczności jednak to nie wystarczyło i po dogrywce wygrała ekipa Virtus Pro, jednak zawodnikom z Hellraisers należy się naprawdę ogromny szacunek za walkę do samego końca. Natomiast całe spotkanie zakończyło się również wygraną Polaków, a dokładnie 2-1 w mapach, po wygranej na mapie The Inferno oraz przegranej na mapie The Cache. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, czy ta seria Wam się podoba, a w komentarzu możecie podsyłać propozycje comebacków na kolejne filmy. Jeśli materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Ja natomiast się już z Wami żegnam, do następnego i siemano.